A co mamy z tym zrobić, z tym hałdą? Mieszkańcy Moraska skarżą się na dewelopera, który ich zdaniem bezprawnie niszczy tereny zielone na ulicy Hodowlanej. Jak mówią, inwestor składuje na nich ziemię z wykopów i gruz budowlany z powstającej nieopodal inwestycji. To jest teren o przeznaczeniu na zieleń, tego to nie obchodzi, bo on nie chce ponosić kosztów wywozu ziemi, tak, budowlanej. I zwałuje tą ziemię. Działki, na których rośnie dzika zieleń, należą do dewelopera, co zdaniem przedstawicieli Rady Osiedla Morasko-Radojewo nie zwalnia go z odpowiedzialności. Zwałowanie jest na miejscu, które i studiu, i miejscowy plan zagospodarowania przeznacza pod zieleń. Czyli deweloper zwałując tutaj ziemię z wykopów, ale też i gruz pobudowlany, no narusza prawo. Zdaniem dewelopera zarzuty są bezpodstawne, gdyż składowana ziemia nie ma związku z prowadzoną inwestycją, a łączy się z nakazami nałożonymi przez miejskich urzędników, co inwestor potwierdził, przesyłając nam pismo z ZDM. Nawiezienie ziemi na teren moich działek było krótkoterminowe, spowodowane pracami na sąsiedniej działce, na której odbywają się prace budowlane i nie służyło zagospodarowaniu wyżej wymienionych działek, a przede wszystkim pracami związanymi z równaniem i zasypywaniem dziur przedłużenia ulicy Hodowlanej, której także jestem właścicielką, a obowiązek ten nakłada na mnie ZDM Poznań. Dodatkowo deweloper informuje, że trwają obecnie prace porządkujące teren. Na wniosek mieszkańców sprawą zajęła się już jednak Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska, który wczoraj przeprowadził tutaj wizję lokalną. Istnieją tam masy ziemi, która została tam w jakiejś perspektywie czasu przywieziona. Został sporządzony z tej wizji lokalnej protokół. Prowadzimy teraz postępowanie wyjaśniające ze względu na to, że podczas wizji nie było obecnego właściciela. Zdaniem przedstawicieli Rady Osiedla Morasko, celem zniszczenia zieleni ma być chęć zabudowania terenów w przyszłości. Jak mówią, takich przypadków w ostatnich latach było wiele w całym mieście. Niszczenia zieleni na terenie, który jest chroniony i po paru latach udowadnienie, że tu nie ma co chronić. I w ten sposób przez 20 ostatnich lat na Morasku zniszczono dziesiątki takich miejsc. Deweloper odbija piłeczkę i twierdzi, że opinia Rady Osiedla jest nieprawdziwa i niezgodna z rzeczywistością. Tymczasem, jeżeli Urząd Miasta uzna, że ziemia składowana jest na działkach bezprawnie, może nakazać ich uporządkowanie. Równocześnie Wydział Ochrony Środowiska będzie badał, czy nie doszło do uszkodzenia zieleni. Jeżeli stwierdzimy po zebraniu też materiału dowodowego, wyjaśnieniach właściciela, że nastąpiło zniszczenie niektórych drzew, czy wycięcie tych drzew bez zezwolenia, wynikiem takiego postępowania może, a nie musi, ale może być kara pieniężna. Na razie jednak urząd czeka jeszcze na wyjaśnienia właściciela gruntów. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.